Widzimy się? Widzi, dobrze. Widać, widać. Znaczy, ja w tym momencie jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo jest po prostu strasznie późno i pewnie wszyscy by już chcieli dawno stąd iść, albo na imprezę, albo do domu ze mną włącznie, bo już jest 10:30 i to jest rzeczywiście późny czas na prezentację, więc nie będę mówić długo, ale odwołam się do tej ulotki, którą, znaczy do tej książki, tekstu Lekcja z ulicy Puławskiej, którą dostaliśmy przy wejściu, przynajmniej ta część, która brała program z tego stoliczka, gdzie jest napisane, że konieczne jest zerwanie z liberalną polityką przestrzennego rozwoju, przyznanie się do błędów i rozpoczęcie nowej polityki przestrzennej. Polityka ta jest domeną władz lokalnych. Władze Warszawy mogą liczyć na poparcie środowisk architektów i urbanistów, ale musimy mieć świadomość, że nowa polityka przestrzenna będzie wymagała poparcia społecznego. I o ile się orientuję i o ile tu przeczytałam, jest to tekst sprzed kilku lat i dla mnie takim ciekawą sytuacją jest to, że to wyzwanie rzucone tutaj przez Magdalenę Staniszki zostało zrealizowane w dosyć paradoksalny sposób. I ja poprzez kilka slajdów chciałabym przejść przez to, z czym zostaliśmy w jakiś tam sposób zderzeni przez ostatnie kilka lat, jak zmieniała się przestrzeń miast polskich, Warszawy, ale też i innych miast. Znaczy przede wszystkim będę miała tu kilka slajdów z Warszawy, ale też i z Krakowa i na przykład z Białegostoku. I takim przykładem typowym, który pokazuje, co się stało w momencie, kiedy tylko włączę. View, dobrze, dobrze. Slideshow, tak. Jest pasaż Wiecha, który był takim ruchem właśnie czyszczenia nas ze wszystkich spadochroniarzy. I nie chodziło tylko o architekturę spadochronową, czy o wszystkie tam minibarki, inne obiekty typu rowery, wózki, ale też o ludzi, którzy tam mieszkali. Był takim radykalnym gestem czyszczenia przestrzeni miasta w centrum Warszawy. Takim radykalnym nie wobec tego, co narosło przez ostatnie kilka lat i czego nie chcemy mieć w mieście, które było miastem takim nowoczesnym. Było taką dosyć paradoksalną wizją tego, co można uznać za przestrzeń wielkomiejską. Czymś, co swojego czasu dosyć mnie oburzyło i to chyba było już 2 albo 3 lata temu, była prezentacja Dariusza Chyca podczas festiwalu Passengers, który właśnie odbywał się w tym samym miejscu, w którym Dariusz Chyc powiedział, że ta przestrzeń właśnie została do tego stworzona, żeby takie wydarzenie jak ten festiwal o wolnej architekturze miały miejsce. Znaczy paradoksem jest to, że żeby zorganizować takie wydarzenie, trzeba mieć zgodę właściciela tego terenu, który jest właścicielem też domu w centrum i jest to jedno z niewielu wydarzeń, które się odbywało w tej przestrzeni. Znaczy przestrzeń została w pewnym momencie przekształcona, tam się pojawiły ławki, ale nadal jest czymś, co bardziej przypomina lotnisko i taki ciąg wentylacyjny niż taką przestrzeń, w której dzieją się spontaniczne akcje społeczne. No i takich przykładów jest oczywiście więcej. Znaczy jest to Krakowskie Przedmieście, czyli taki sztandarowy przykład udanej rewitalizacji warszawskiej, która doprowadziła do zlikwidowania bardzo wielu usług, które mieściły się w tym miejscu dokładnie przed tym przejściem, które jest pokazane na tym slajdzie. No to oczywiście nikt się nie zająknął, że to, że tam było ksero, w którym było można było tanio skserować skrypty, czy kupić bułkę, czy nawet owoce, że to jest jakimś tam problemem. Znaczy, projekt takiego czyszczenia Warszawy właśnie był czymś, co było znacznie ważniejsze niż komfort studentów czy innych osób, które korzystały tam właśnie z tej przestrzeni. No i tutaj drugie zdjęcie z Krakowskiego Przedmieścia, które jest o tyle znamienne, że widać, że jest bardzo dużo ławek, bardzo dużo ludzi, ale relacja między ławkami a ludźmi jest nie taka, jaką byśmy chcieli widzieć w mieście, gdzie ludzie przyjemnie korzystają z przestrzeni miejskiej. Ławki są niewygodne, nie można się na nich oprzeć, nawet jak ktoś jest młody, to bardzo szybko stamtąd idzie, no bo nie jest to przyjemne miejsce. Kolejnym takim miejscem jest oczywiście Plac Defilad, który wygląda strasznie, nie można po nim jeździć rowerem, rolkami też nie, bo jest niewygodna po prostu nawierzchnia. Kolejnym takim miejscem, które jest takim przykładem zrewitalizowanej przestrzeni jest Galeria Korakowska. Na tym miejscu też wcześniej był bazar. Czyli właśnie widać, że ten radykalny ruch czyszczenia przestrzeni z architektury spadochronowej zwykle kończy się zostawieniem przestrzeni zupełnie pustej, w taki sposób, że niemożliwe jest się zakorzenienie w niej w jakikolwiek inny sposób. Tutaj z kolei jest przykład Białegostoku. A to jest z kolei nowy projekt, który jest pewnego rodzaju kontynuacją tej logiki, ale znamionuje coś, co bym chciała tak naprawdę uznać za taką radykalną zmianę w myśleniu o przestrzeni miejskiej. Jest to projekt zagospodarowania ulicy Francuskiej, po którym rozpętało się po prostu burza protestów ze strony mieszkańców Saskiej Kępy. I okazało się, że ten uniwersalny model, który przez to ostatnie kilka lat był dosyć powszechnie realizowany w Warszawie i też w kilku innych miastach, napotkał dosyć silny opór, który jednocześnie uruchomił weryfikację takiego modelu konsultacji społecznych, bo ten projekt został przedstawiony mieszkańcom, tak jak to się zwykle dzieje w Warszawie, czyli 2 dni przed klepnięciem całego planu, w momencie, kiedy już nie można prowadzić żadnych zmian, i został skrytykowany. Bo te same słupki, które tu widzimy, są też trochę słupkami, trochę stojakami rowerowymi, są obecne na pasażu Wiecha i miały być takim uniwersalną propozycją, która miała w pewien sposób ujednolicić tkankę Warszawy, czyli w jakiś tam sposób prowadzić jakąś taką homogeniczną przestrzeń. No i po przedstawieniu tego projektu odbyło się tam kilka spotkań, które nie były spotkaniami w dzielnicy, były spotkaniami w różnych kawiarniach czy innych centrach kultury, które doprowadziły do podpisywania protestów, do tego, żeby uwzględniać w planach lokalnych raz, że wizję mieszkańców, a dwa, że lokalne dziedzictwo, czyli to jest akurat modernistyczne dziedzictwo Saskiej Kępy. I to jest taki moment, kiedy okazało się, że jest jakiś limit tego typu zagospodarowania przestrzeni, jaki Warszawa jest w stanie znieść, i chyba w tym momencie też jesteśmy. Ale z drugiej strony takie projekty cały czas powstają. Ja nie wiem, czy Państwo to widzieli, to jest projekt zagospodarowania Placu Grzybowskiego, który wydaje się takim projektem, który włącza zieleń, włącza wodę, jest bardziej dynamiczny. Znaczy wizualizacja też jest tak zrobiona, że widać, że ludzie tamtędy przechodzą, tak jak zawsze przechodzili przez Plac Grzybowski, nikt na nim nie siedzi. Ja nie wiem, kto z Państwa znał dotleniarz, raczej którzy nie znają, znaczy cały dramat polega na tym, że wcześniej przez kilka miesięcy ta przestrzeń wyglądała tak. I że nadal w jakiś sposób, mimo że została stworzona coś w rodzaju takiej ucieleśnionej utopii, w której przebywało naprawdę bardzo dużo grup społecznych, można przejść do projektu, który wygląda w ten sposób. Tutaj kolejny projekt, to jest właśnie, znaczy znowu ten projekt z Białegostoku, który, no i tutaj chciałam dwa słowa powiedzieć o dwóch strategiach, które są stosowane przy okazji takiej architektury niechcianej, która jest związana właśnie z czyszczeniem przestrzeni. W Białymstoku grupa skupiona wokół krytyki politycznej i uniwersytetu zrobiła wystawę, która się nazywała Ładniej, znaczy, czyli podnosiła kwestię estetyki. To znaczy, czy naprawdę ta przestrzeń, która jest nam przedstawiana jako ta elegancka, piękna, nowoczesna, jest tą ładniejszą przestrzenią. I grupa skupiona wokół tego projektu wyprodukowała kilka właśnie takich banerów, które rozwieszała w różnych miejscach, pokazując zderzenie tych dwóch przestrzeni, znaczy przestrzeni, która jest przestrzenią teraźniejszą i taką, można powiedzieć, postkapitalistyczną, i tą przestrzenią właśnie socjalistyczną, sugerując, że ładniej było kiedyś i że to, co nam się sugeruje, że teraz jest tym takim oczyszczeniem i ciekawą propozycją, wcale nią nie jest. O tyle jest to błędne, że w tym akurat podejściu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, zupełnie zabrakło takiego ważnego elementu, czyli elementu użytecznościowego. Znaczy nieważne czy ładniej, ważne po prostu czy użyteczniej. Tak? Te po prostu przestrzenie, które się teraz modernizuje, mają ławki obrócone plecami do siebie, nie mają oparć, nie mają żadnego źródła wody pitnej, mają bardzo dużo takich cech, które sprawiają, że bardzo nie chcemy tam przebywać. I wspierają taką politykę, która zachęca ludzi do nieprzebywania w przestrzeni, bo brudzą, więc skoro ludzie brudzą i są niechciani, to niech przebywają w przestrzeni najkrócej, zamiast po prostu wynająć kogoś, kto będzie po nich sprzątać. I to jest jedna taka odpowiedź, która jest takim protestem estetycznym wobec zmian w przestrzeni. A drugi rodzaj protestu. To jest protest, który jest takim protestem bardziej zakorzenionym w praktykach lokalnych, czyli i też w praktykach, które związane są z innymi klasami niż załóżmy klasa średnia, która częściej odwołuje się do tego argumentu estetycznego. To akurat jest projekt TBS-u, czyli budownictwa, które podaje się za budownictwo socjalne i ma w części zastąpić Bazar Banacha. A tutaj z kolei jest reakcja na ten projekt, czyli jest to po prostu seria protestów, która była też okupacją tej przestrzeni. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia tutaj dosyć niedawno przy okazji pacyfikacji KDT. Jak no, dla przypomnienia tym, którzy nie są z Warszawy, KDT wyglądało w ten sposób. Była to hala basenowa, która miała zostać rozebrana, żeby przestrzeń zwolniła się, między innymi, że powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Skończyło się to dosyć brutalnie i dosyć nieprzyjemnie dla nas wszystkich, a z drugiej strony była to dyskusja, która była dosyć twórcza, bo pokazała, jak bardzo, że tak powiem, też nasze środowisko nie jest w stanie operować na tych wszystkich poziomach naraz. Jak to się dzieje, że będąc tutaj i mówiąc o architekturze spadochronowej, jesteśmy tak bardzo daleko od tych projektów, które mamy tak tutaj pod nosem. Więc mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które zostały dzisiaj powiedziane, będą zaproszeniem do wszystkich innych dyskusji, które bardziej niż na porównywaniu tego, co było, jest spadochronowe, planowane, nieplanowane, ładne, nieładne, będzie bliższe takim, znaczy życiu codziennemu, praktykom życia codziennego, czyli temu, jak miasto jest używane. Bo no, czasami to naprawdę nie jest ważne, czy sklep spożywczy ma ładną witrynę, czy nieładną witrynę, czy program kulturalny jest zgodny z oczekiwaniami społeczności lokalnych, czy nie. W momencie, kiedy okazuje się, że w najbliższej przestrzeni brakuje sklepu, gdzie można kupić bułkę za złotówkę albo różnych innych tego typu rozwiązań. I ponieważ dziś już jest późno i ja nie chciałabym Państwa dłużej tutaj trzymać, może po prostu zaproszę na kolejne wydarzenie, które będzie już za niedługo, bo za tydzień. Jest ono organizowane przez Kubę Szredera, zresztą tam obecnego. Jest to Public Body Bar Camp. Jest to takie miejsce, w którym jest szansa porozmawiać o tym, w jaki sposób ucieleśnia się przestrzeń publiczną, w jaki sposób jest obecna praktyka i pewnie też w jaki sposób to ucieleśnienie przekłada się na szerszy kontekst polityczny, przynajmniej taką mam nadzieję i takie nadzieje wiąże z tymi warsztatami. Więc dziękuję bardzo. Dziękuję.